na listach Koalicji Obywatelskiej jest mnóstwo świetnych kobiet, doświadczonych, z wielką pasją. Dlatego także namawiam, żeby na listach poszukać kobiet, które są zdeterminowane do tego, żeby świat się zmieniał i świat dla kobiet był dużo bardziej przyjazny. Będziemy dzisiaj w różnych miejscach, będziemy rozmawiali i apel do Państwa wszystkich. Idźcie na wybory, nie można tej szansy zmarnować, bo ludzi dobrej woli, ludzi uczciwych w Polsce jest więcej i to jest nasz czas, czas na lepsze czasy dla Polski. Jesteśmy na ostatniej prostej i w gruncie rzeczy staramy się przekonywać mieszkańców różnych miast, w różnych miejscowościach na Opolszczyźnie. Wczoraj seniorzy, z marszałkiem byliśmy na spotkaniu wiejskim, wczoraj razem też z Ludwiką Gronek-Kałużą, więc nasze kandydatki, kandydaci znakomicie pracują. Też chcę to powiedzieć jako lider listy, atmosfera między nami jest absolutnie drużynowa, wszyscy się wspieramy, wszyscy walczymy o jak najlepszy wynik, także utrzymamy to tempo. Nie czujemy bezpieczeństwa po 8 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, nie czujemy bezpieczeństwa gospodarczego, społecznego, a nawet militarnego. Gospodarczego z uwagi na to, że przedsiębiorstwa mają coraz większe koszty, coraz trudniej jest im inwestować, spadły inwestycje zarówno zagraniczne, jak i krajowe w Polsce. Społecznego, ponieważ mamy olbrzymią inflację, coraz wyższe koszty utrzymania. Nie mamy nauczycieli w szkołach, mamy kryzys w ochronie zdrowia i uznaniowe emerytury. O militarnych już nie wspomnę. Dzisiaj dzięki Tomkowi Siemoniakowi, naszemu liderowi, mamy bardzo ciekawą konferencję, na której będziemy rozmawiali właśnie o bezpieczeństwie, właśnie o bezpieczeństwie społecznym, gospodarczym, ale też i o bezpieczeństwie samorządowym. Właśnie będąc w takich gremiach, jak w gremia sejmowe, mamy realny wpływ na to, w jakich warunkach będą uczyły się nasze dzieci, w jakich warunkach będą rozwijały się przedsiębiorstwa, w jakich warunkach będą leczone nasze rodziny. Dzisiaj nie ma ważniejszego dnia i myślę, że każda kobieta coraz bardziej zaczyna rozumieć, bo widzę to w rozmowach, że to jest szansa, której nie możemy zmarnować, bo możliwe, że nie będzie drugiej, jeżeli PiS zostałby u władzy. Drogie kobiety, przecież wy macie taką siłę, taką energię, która pozwala rodzinom funkcjonować, która pozwala z wielkimi emocjami rozwijać każde miejsce, w którym się znajdujecie. Więc dajcie to serce 15 października i sercem weźcie najbliższych. Przekonajcie inne kobiety i po prostu zagłosujcie. Wielkim optymizmem i entuzjazmem naładował nas niedzielny Marsz Miliona Serc. Po tym marszu, wracając z brzeską grupą prawie 100 osób w dwóch autokarach i pozostali jechali oczywiście różnymi środkami komunikacji, doszliśmy do wniosku, że tę energię trzeba siać dalej, że trzeba ją przekazywać, że trzeba, abyśmy też i w swoich małych ojczyznach, w swoich miejscach zamieszkania zorganizowali podobne marsze. Dlatego postanowiliśmy już w najbliższą niedzielę o godzinie 15 zorganizować w Brzegu Marsz Brzeskich Serc, ale oczywiście nie muszą to być tylko brzeskie serca. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie od godziny 15 na Placu Polonii Amerykańskiej. Będziemy dzielić się tym entuzjazmem i tą energią i tą siłą, żeby wystarczyła nam do końca, żeby na kolejną niedzielę 15 wszyscy ze zdwojoną siłą i energią przyszli razem ze swoimi najbliższymi, ale i sąsiadami, znajomymi na wybory. Wszyscy chcą Polski bezpiecznej, Polski godnej, współpracującej z Unią Europejską. Polski, która stworzy warunki każdemu, który w niej żyje. I to wszystko ziści się 15 października. Kobiety, proszę Was, idźcie na wybory. Kobiety, jestem Waszym głosem. Niezależnie od tego, na jaką opcję polityczną będziecie chcieli Państwo głosować, idźcie przede wszystkim na wybory. Chciałabym, żeby młodzież, żeby młode dziewczyny, które ukończyły 18 lat, w tych wyborach wzięły udział. Zawsze wspierałam młodzież, mam z nim dobry kontakt i dlatego apeluję do wszystkich młodych dziewczyn i młodych chłopców, wszyscy, którzy ukończyli 18 lat. To są Wasze pierwsze wybory. I myślę, że najważniejsze. Proszę Was, idźcie i oddajcie słuszny dla siebie głos. Ja jako mężczyzna mam takie pragnienie, bardzo mocne pragnienie, to żeby to była w istocie ostatnia kampania, w której my musimy walczyć o prawa kobiet, żeby
już kolejne kampanie wyborcze w Polsce nie musiały się na tym koncentrować, bo te prawa, które są wypisane na naszych sztandarach, będą elementarną częścią naszego porządku prawnego, naszej umowy społecznej. I chcę serdecznie podziękować za wszystkie rozmowy na ulicach z kobietami, nawet z tymi, które jeszcze dzisiaj nie mogą głosować, i poprosić, żeby tą chęć rozwiązania definitywnie w tych wyborach, kwestii ukonstytuowania takiego już naprawdę na długie lata, na dekady, na zawsze elementarnych praw kobiet, żeby niosły na swoich ustach i namawiały swoje wszystkie kobiety we własnym otoczeniu do głosowania właśnie na nas, na Koalicję Obywatelską, na nasze wspaniałe kandydatki i na nas skromnych mężczyzn, którzy wspierają również całą walkę Koalicji Obywatelskiej. Zwracam się szczególnie do młodego pokolenia, do młodzieży, do dziewczyn, które nabyły już praw wyborczych, być może to będą pierwsze ich wybory. Idźcie głosować. To wy decydujecie o tym, jaka będzie Polska za rok, za 3 lata, za 10 lat. To od was tak naprawdę zależy nasza przyszłość. Więc idźcie proszę na wybory, głosujcie na kandydatki, na kandydatów. To my jesteśmy tym gwarantem, że będzie wolność, będzie demokracja, będą szanowane prawa kobiet. Nie będą zabierane paszporty, pozostaniemy w Unii Europejskiej, będziemy mogli swobodnie podróżować, uczyć się, pracować. Polki boją się rodzić dzieci, dlatego że te wszystkie transfery socjalne i sztandarowy program 500+, program Prawa i Sprawiedliwości, po prostu nie działa. Nie działa i kobiety, tak jak powiedziałem, boją się rodzić dzieci. Dlatego wśród tych propozycji programowych, wśród 100 konkretów, o których mówił pan przewodniczący, pan premier Donald Tusk, bardzo wiele pomysłów, bardzo wiele konkretów odnosi się właśnie do kobiet. Przypominam kilka z nich. To babciowe, a więc jak najszybszy powrót kobiet na rynek pracy. To badania prenatalne finansowane przez państwo, to znieczulenie podczas porodu, to cały pakiet związany z powrotem kobiet na rynek pracy, a przede wszystkim zniesienie tego drakońskiego prawa aborcyjnego, bo to kobieta powinna decydować o tym, czy urodzi dziecko. To wszystko po to, by te wskaźniki dzietności, by tę pozycję zawodową kobiet bardzo mocno wzmocnić. To wszystko po to, by zaktywizować kobiety, by poszły do wyborów, bo to od kobiet ten wybór będzie zależeć. A przypominam, że to najważniejsze wybory od 1989 roku, nie tylko w wymiarze politycznym, ale przede wszystkim w wymiarze cywilizacyjnym. Nie pozwólcie, żeby ktokolwiek zdecydował o was. Najbliższe wybory decydują o tym, czy pójdziemy w przyszłość, czy cofniemy się do średniowiecza, tak jak robi to minister Czarnek z naszą polską edukacją. Ale niebawem też będziemy świadkami pseudoreferendum, które nawet sam Paweł Kukiz nazywa plebiscytem. Dlatego dzisiaj proponuję nasze referendum skierowane do kobiet. Czy przede wszystkim chcemy, aby aborcja była dostępna, legalna i bezpłatna do 12 tygodnia ciąży i aby kobieta miała wybór? Jeżeli macie jakiekolwiek obawy co do tego, czy brać karty do referendum, czy nie brać, proszę weźcie te karty. Czy zagłosujecie, czy nie, nie ma to dla nas znaczenia. Najważniejsze odpowiedzi 15 października proszę szukać na liście numer 6.